Witajcie w kolejnej części Łowane po polsku. Dzisiaj prawdziwy miks tematów. Będzie dużo ostro, trochę emocjonalnie. Być może zresztą zależy jak dla kogo. A jednym z bohaterów będzie pojazd, który teraz widzicie, czyli Maus, bo tak jakoś wszystko się teraz zapętla. W poradniku, który dopiero co wydałem, tym nowym, poprzednim filmie, tak by the way, wspomniałem coś o roście, którego nie mogę sobie po prostu pominąć. Tutaj chodzi głównie o dwóch użytkowników, ale znalazłoby się też kilku innych, których być może sami znajdziecie w dalszej części tego filmu. Jednego, zamykając temat totalnie, będziemy wracali do sposobu wymowy nazwy gry, jakie to się staje nudne. Słuchajcie, będę usuwał tego typu komentarze, bo nie mają one zupełnie żadnego znaczenia i że nic, niczym się tutaj nie łączą z żadnym z tematów, które poruszamy na tym kanale. Ten użytkownik napisał mi, że żyje w Anglii od 15 lat, dlatego według jego opinii moja wymowa jest śmieszna, a on wie lepiej jak to robić. No cóż, drogi oglądaczu, nie wiem czy subskrybencie, z tego względu, że zostałeś zablokowany, bo tak jak napisałem w uzasadnieniu, stajesz się męczący, skoro żyjesz 15 lat w Anglii. No cóż, imponujący staż, prawie tak długi jak mój, no to powinieneś wiedzieć, jakie różnice są w mowie angielskiej w zależności od regionu. Nie będę tutaj roastował tego użytkownika, tak jak powiedziałem, dlatego że się nie może bronić, ale pojadę sobie po kimś innym, kto sobie uczciwie na to zasłużył. Celowo zasłoniłem pierwszą część tutaj nazwy tego użytkownika. Kowalski pisze: z czego chcecie to drzewko polskie robić? Kilka papierowych czołgów, może z dwa albo trzy, które powstały, weźcie trochę pokory. Polaczki się nauczcie, bo po I wojnie światowej nigdy nie mieliśmy. Kontynuacja tego, to jest w ogóle komentarz do filmu odnośnie właśnie wyjścia tego precedensu, jakim jest drzewko chińskie. Polaczki. Tak jak wspomniałem wcześniej, jestem emigrantem i kiedy mnie się nazywa Polaczkiem, biorę to za trochę mało śmieszny dowcip, a czasami źle dobrany komplement. Jednak jeżeli chodzi o odnoszenie się w ten sposób do widzów mojego kanału, uważam to za nieudolną próbę obrazy kogoś. Polaczki. Kowalski? Panie Kowalski, kim pan jesteś? Polaczkiem nie jesteś? A tak przy okazji, jest to wyraz totalnej głupoty, żeby nie nazwać tego trochę ostrzej i zupełnej nieznajomości historii. Tu było odniesienie do I wojny światowej. Faktycznie tylko dwa kraje posiadały czołgi w czasie I wojny światowej. Na początku czołgi, które możemy tak nazwać, no bo to byli Anglicy, byli to Francuzi. Później jakieś stwory zaczęły tworzyć również Niemcy. Mniejsza o większość. Tutaj było też porównanie do tego, że w tym czasie, kiedy Amerykanie już zaczęli tam wszystko organizować, my byliśmy daleko za Murzynami. Otóż było odwrotnie. Kiedy Amerykanie ujeżdżali konie, myśmy zaczęli modernizować i tak niezłe już konstrukcje, głównie francuskie. Ale to może być za duża wiedza na tak mały móżdżek, dlatego sobie podaruję. O ile poprzedni użytkownik został tylko zablokowany, odblokuję za jakiś czas, odblokuję za jakiś czas, bo mi przejdzie, ale jeżeli chodzi tutaj o Kowalskiego, usunąłem wszystkie komentarze i zablokowałem totalnie, bo ten kanał nie jest tworzony dla ludzi. Daruję sobie. Wybaczcie. Przechodzimy do następnego tematu. Następnym tematem jest nowy event. No właśnie, ten event. Niebezpieczeństwo, uwaga, dźwig, wejście zabronione. Wygląda na to, że będzie to kolejny crafting. Nowy pojazd,
ostatnio, no właściwie już dwa się pojawiły, nie wiem, czy jak będziecie oglądali ten film, nie będzie już kolejnego, nowy pojazd właśnie VT1D Doppelrohr Kasematte Panzer, jeżeli to dobrze wymawiam, niemiecki nigdy nie był moją domeną. Nie mam nic przeciwko temu pojazdowi, tylko łączy się to również z tym pojazdem, który pokazałem wam na samym początku, czyli Mausem. Komentarze najróżniejsze. Zresztą sami możecie sobie wejść na stronę i poczytać, ale nie ze wszystkimi się zgadzam. Głównie jeżeli chodzi o sam event i wypowiedzi w stylu, jak na przykład ta, tylko ma rodzenie, ta polska społeczność. Wielu z tych użytkowników, którzy wypowiadają się na tym forum i cieszy mnie to, również oglądają moje filmy, ale to nie oznacza, że skoro oglądacie moje filmy, to nie oznacza, że muszę się z wami zgadzać. A więc, czy to jest tylko polska społeczność? Ja sobie tutaj przygotowałem wycinek z komentarzy z innych stron i nie tylko, bo te, które są na stronie oficjalnej Gejdzin, sami możecie poczytać. We all saw it coming, call it fuck you, no thanks. Ja myślę, że tego nawet nie trzeba, nie trzeba tłumaczyć. Kolejny, after my great suffering with the Merkava, I will never ever do a fucking crafting even again. Tutaj możecie mieć więcej problemów. Chodzi o to, że po tym, jak ktoś się męczył robiąc tą merkawę, nigdy więcej, używając trochę wulgarniejszych słów, nie będzie się w to bawił. Jeżeli chodzi o sam model eventowy, a więc ten crafting, ja osobiście uważam, że to jest głupie. Jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe, no są pierwszorzędne. I teraz tutaj się pojawia mały konflikt, bo albo zarabiamy, albo robimy te pojazdy. Tak czy inaczej, jestem przekonany, że Gejdzin mógł wymyśleć coś innego, ale skoro jest tak nawalone w tej grze, jest tyle niepoprawionych błędów, a teraz po update'cie, kiedy przynajmniej ta treść, która wyszła w ostatnim update'cie, powinna chodzić tak, jak powinna, doszły kolejne bugi i w ogóle problemy, głównie z dźwiękiem. Jestem przekonany, że nie muszę tutaj nikomu dokładnie tłumaczyć, o co chodzi. No, co najmniej to wszystko śmieszy. Mnie śmieszy to, że na krótko przed tym, zanim opublikowano tutaj właśnie tą wiadomość odnośnie nowego dwulufowego niemieckiego pojazdu, z kimś rozmawiałem, ciężko mi jest przypomnieć sobie z kim, zastanawiając się, kiedy wyjdzie właśnie coś takiego. To jest pojazd, który z tego co słyszałem, możecie spotkać w World of Tanks. Właśnie dwulufowy jakiś potwór, obiekt 703 i zastanawiałem się, czy Gejdzin w związku z tym tam, że gdzieś wyczytał, ktoś znalazł jakieś dane, kiedy to się pojawi właśnie w samej grze. Tak jakby, tak jak na przykład inny pojazd, którym jest drugi Ostwind. Czy ktoś z was sprawdzał historię Ostwinda II albo starał się znaleźć jego fotografię? I czy znaleźliście jakieś inne oprócz wiki tej powiązanej z Gejdzin? Jeżeli tak, wyślijcie mi linki. Jeżeli macie jakieś dane precyzyjne tego pojazdu, nie pochodzące od Gejdzin, byłbym wdzięczny za linki. Z chęcią bym o tym pojeździe poczytał. On nie jest jakiś futurystyczny, nie jest jakiś niesamowity, ale sposób, w jaki został dodany, przyznajcie sami, że pozostawia trochę wątpliwości. Jeżeli chodzi o Mausa, wyobraźmy sobie pewną rzecz. Wyobraźmy sobie, że jesteście właścicielami jakiejś firmy. Jestem przekonany, że co niektórzy z was wcale sobie tego nie muszą nawet wyobrażać, ale wyobraźcie sobie, że jesteście właścicielami jakiejś firmy i macie klienta, który zostawia u was dużą gotówkę. Dużą mam na myśli, powiedzmy ponad 7000 euro.
To jest strona change.org, gdzie można robić różnego rodzaju petycje. Odnośnie Save the Mouse podpisało się na ten moment 7132 użytkowników. Kiedy wychodził update, było to 7030, coś koło tego. Zakładając ostrożnie, że wiadomo, nie każdy wydaje na tą grę pieniądze, ale średnio myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że na jednego użytkownika wypada 1 euro. A więc, jeżeli mielibyście klienta, który zostawił was 7000 euro, czy nie wysłuchalibyście jego opinii odnośnie tego, jak propozycji przynajmniej, jak lepiej prowadzić, albo jak ten klient chciałby, żebyście prowadzili swój biznes, albo jak on miałby wyglądać po to, aby mógł ten klient do was wracać i znów wydawać kolejne pieniądze. Olalibyście gościa, który przynosi do waszej firmy 7000 euro? No mi się nie wydaje. A Gaijin olał. Dlatego ta gra miała, nie wiem jak to nazwać, konkurować chyba, to najodpowiedniejsze słowo, z World of Tanks. Ale na ten moment tak powolutku wydaje mi się, że zmierza dokładnie w tą samą stronę jednej rzeczy, której na ten moment brakuje. No to już chyba tych dodatkowych płatnych pocisków, tych złotych pocisków, czy jak to tam się nazywa, wy na pewno wiecie, bo większość z was ma jakieś doświadczenia związane właśnie z World of Tanks, ja nie mam żadnych. Chociaż wydaje się, że i tak nie jesteśmy od tego daleko, no bo jeżeli przejdziemy na flotę, zapewne ci, którzy lubią sobie popływać, wiedzą, że teraz, no właśnie, aby wypłynąć w morze i mieć torpedy, musimy je zakupić najpierw. A więc to jest jakieś dodatkowe uzbrojenie, coś powoli w stylu tych złotych pocisków właśnie z World of Tanks. Jestem ciekaw teraz w kilku, znaczy ogólnie opinii waszych na temat tych wszystkich tematów, które poruszyłem, a więc spodziewałem się ciekawej dyskusji. Co sądzicie o nowym pojeździe? Tak serio. Ja uważam, że on będzie ciekawy. Będzie to ciekawa rzecz. Chociaż sposób, w jaki jest wprowadzony, nie wydaje mi się, aby był najlepszym. Szczególnie, że to dziwnie będzie wyglądało, kiedy w końcu zacznie się pojawiać na polu bitwy i będziemy mieli tych, nie wiem, diabłów, diabełków rogatych sporo. Proponuję wam, abyście weszli też na stronę, o której wspomniałem. Jeszcze raz pokazuję. I dopiszcie do tej petycji. Może to coś da, jak nie da, no trudno. Przynajmniej zostawicie po sobie ślady, pokażecie, że wam zależy. A kto wie, zawsze trzeba próbować. I pamiętajcie o tym Ostwindzie. Jeżeli macie jakieś materiały, dawajcie. A ja mam propozycję dla Gaijin, aby wprowadził jeszcze inne pojazdy. Może w przyszłości niektóre z nich faktycznie istniało, inne skończyły tylko na papierze. Tak trochę humorystycznie, ale kto wie, bo takie projekty się pojawiały i niektóre z tych, które dawno temu się pojawiały, właśnie w tym momencie wchodzą do gry. Ale to już wszystko na tle muzyki. A ja oficjalnie już teraz z wami się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce w kolejnych filmach. Bawcie się dobrze. Cześć.